Kozioł ofiara, kozioł ofiarny. Trzeba tylko wspomnieć, że był to spektakl składający się z trzech nowelek. Pierwsza była moja, druga była Witka, a trzecia była nasza wspólna. Przedstawienie pokazane zostało tylko raz podczas takiej imprezy, którą zorganizowaliśmy. Dzień Kultury w Domu Kultury. Uzyskaliśmy zgodę, dostaliśmy akustyka i zrobiliśmy całkiem dużą imprezę, podczas której pokazaliśmy nasz spektakl. Zaprezentowany również został spektakl wykonany przez uczniów Oziębskiego Liceum według tekstów Zbyszka Waligórskiego. Jak również Janek Spólny, który wprawdzie w spektaklu nie grał, założył grupę muzyczną, która nazywała się Arka Noego. Kilka lat później powstał podobnie nazwany zespół, ale Janek do dzisiaj nie dostał żadnych tantiem z tego tytułu. W roku 1993 wszystkie spektakle Teatru Fieter robiłem razem z Witkiem. Podobnie było na samym początku następnego roku, kiedy to powstał Smok Wawelski. Właściwie został już tylko zamek i jego mieszkańcy. No i ja zostałem jeszcze. Tak, tak, ty też zostałeś. I straż pożarna. Smok Wawelski w kuchni wykonany za pomocą przedmiotów, które znajdziemy w każdym gospodarstwie domowym. Wałek do ciasta, trzepaczka, zgniatarka do ziemniaków, która zastępowała tytułowego smoka. A trwoga zapanowała! Rozpacz! Smok się, że tak powiem, pojawił. Zły zaczął pić wodę. Pił godzinę, drugą godzinę, a jego brzuch zaczął rosnąć straszliwie. O tak, ja pokażę ruch brzuchu smoka. Po jakimś czasie, podobnie jak w przypadku Krzyżaków, Witka zastąpił Jurek Sagasz. Naprawdę? Teraz po latach, kiedy Witek w tym przedstawieniu no raczej nie gra, grywa sporadycznie w Teatrze Fieter, Jurek, jak się już rzekło, nie grywa wcale. Przedstawienie zostało odświeżone 2 lata temu i gram w nim ze swoją żoną Agnieszką Jarocką. Alicja w Krainie Czarów w wydaniu Teatru Fieter polegała głównie na tym, że powstał zarys scenariusza. Ja pamiętam, że on się mieścił na 2 stronach takiego notesiku, pismem odręcznym zapisałem ten scenariusz. I ten scenariusz opowiadał właściwie o jednym fragmencie z Alicji w Krainie Czarów, a więc o obłąkanej herbatce. Były jak gdyby 2 wersje tego, co my mamy robić na scenie. W zależności od tego, co zrobi Alicja, my szliśmy w jednym albo w drugim kierunku. A więc każdy moment, kiedy Alicja ma zdecydować o czymś powiedzieć,
odpowiedzieć na pytanie, my reagujemy w dwojaki sposób. Albo tak, albo tak. A było to potrzebne dlatego, że ideą tego spektaklu było to, aby Alicja była przypadkową osobą z widowni. I na wszelki wypadek pamiętam, że kazaliśmy Alicji zdjąć buta, bo uznaliśmy, że bez buta to nam nie ucieknie ze sceny. Tomek Huras, którego ja już znałem wcześniej i wiedziałem, że on będzie w Nysie, ponieważ miał pokazywać swój spektakl robiony z zespołem Nyskim. No i w pociągu, bo Tomek wsiadał do pociągu w miejscowości Sowin, gdzie mieszka do tej pory. I w pociągu dowiedział się, że gra też u nas. Taką niewielką rolę, coś tam ma powiedzieć. I rzeczywiście zagrał. Zagrał na tyle fajnie. Pamiętam, że przyszedł i zaczął krzyczeć na nas zgodnie ze scenariuszem, ale ja mu chyba powiedziałem coś, czego nie powiedziałem Witkowi. I Witek uznał, on nie znał specjalnie Tomka, nie wiedział, jaka jest rola Tomka w tym spektaklu. I Witek, pamiętam, że się przestraszył, że Tomek nam psuje przedstawienie, że Tomek przychodzi i na nas krzyczy. I Witek zaczął się tłumaczyć widowni z tego, co się dzieje na scenie, a sam nie wiedział, co się dzieje na scenie i było to bardzo dziwne. Z jednej z tych części wykrawamy sobie środek. Jest dziurka. Tak. Pieprzu. Drugą połówką zamykamy naszego baranka. Za pomocą zapałek, w których jest siarka, robimy smokowi cztery niby nóżki. Mm-hmm.